Golgota. Co to za miejsce? Co to takiego? Co tam się wydarzyło? I może 2000 lat temu, może taka historia miała miejsce, gdzie w większości zborów właśnie to miejsce się przypomina wszystkim. Ja chciałbym tak powiedzieć tylko kilka słów w tym temacie, mianowicie Golgota to taka górka, na którym to Rzymianie skazywali łotrów w obozów, tych, którzy zostali przez Rzym osądzeni. Czy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, nie ma to żadnego znaczenia, choć czytamy w Piśmie Świętym, że tych dwóch łotrów, które wisiało na krzyżu, to jeden z nich powiedział, sam siebie osądził, powiedział takie słowa: na nas sprawiedliwie ten wyrok został ukazany. My tutaj wisimy z powodu tego, co zrobiły nasze ręce. I teraz, kiedy taka Golgota już istnieje, takie miejsce, gdzie skazuje się łotrów, gdzie skazuje się tych, którzy są winni, na takie miejsce trafia człowiek niewinny. Co można czuć w takim czasie? Co można rozumieć pod względem tego całego sądu, który się odbywa właśnie w takim miejscu? Na pewno jest to przykre. Nie bez powodu ta Golgota to taka mała góra. Ludzie nazywali ją Kamienny Bruk lub Wzgórze Czaszki, jak to zależy, kto tłumaczy. Wiemy jedną rzecz, że tam pod tą górę schodziły się również tłumy. Schodzili się ludzie, by zobaczyć te wyroki skazujące, by zobaczyć to, w jaki sposób człowiek, który dopuszcza się różnego rodzaju przewinień, kończy właśnie tam swoje życie. Natomiast widzimy tutaj na Golgocie coś wyjątkowego, coś nietypowego. Ludzie się schodzą, czytamy rzesze, ja pozwolę sobie przeczytać fragment Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, to jest 23 rozdział, proszę otwórzcie, bracia i siostry, i od wersetu 44. Coś tam się wydarzyło takiego wyjątkowego. Niby Rzymianie, kiedy skazywali, to był taki spektakl, widowisko, po to, by ci, którzy chcieliby w jakimś mniejszym czy większym stopniu wystąpić na przykład przeciwko władzy, czy też przeciwko jakiemuś prawu, które na tamten czas obowiązywał, to właśnie tam może skończyć swój żywot. I po to było to widowisko, żeby ludzie zaniechali złego czynienia. Czytamy tutaj takie słowa. A była mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, i powiedziawszy to skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Ile ludzi było wtedy przy Golgocie? Czytamy tutaj w Słowie Bożym rzesza. Ile to jest rzesza? Nie mam zielonego pojęcia. Może to jest 100 ludzi, może 1000, w zależności od tego, kto jak widzi tłum. Wiemy jedną rzecz, że zeszło się mnóstwo ludzi. I zanim się zeszli, oczywiście wcześniej było to ogłoszone, że będzie tam wyrok wydany. Nie tylko o Panu Jezusie była wtedy tam ten wyrok wykonywany, ale czytamy, że jeszcze byli tam inni, którzy byli też skazani, i Pan Jezus, można powiedzieć, przy okazji został tam dołączony. Bo czytamy, że sąd nad Panem Jezusem odbył się bardzo szybko. Ten sąd nawet był nielegalny. Został w nocy pojmany, osądzony przez cały Sanhedryn w nocy, a rano został przyprowadzony do Piłata, a już później czytamy, że już o godzinie 6 godziny dnia, czyli u nas to można powiedzieć, że jest godzina 12 południe, zostaje skazany wyrok, Pan Jezus zostaje
ukrzyżowany. Co się wyjątkowego takiego zdarzyło? Kiedy Pan Jezus tam stanął, kiedy Pan Jezus tam został ukrzyżowany, to czytamy, że te rzesze jakoś reagowały. One reagowały w taki trochę dziwny sposób. Dlaczego dziwny? Nie wiedziały o sytuacji, co tam się działo, bo przecież nie było powiedziane tak od razu, za co został skazany, ale czytamy, że cała ta rzesza, tłum, co krzyczał? Ukrzyżuj. Nie wiedzieli, o co się rozchodzi, ale krzyczeli ukrzyżuj. Jednak ten czas, ten sąd był o tyle wyjątkowy, że nie tylko cała ziemia dała znać o tym, że to jest coś wyjątkowego, że tam się dzieje się coś nietypowego, to czytamy, że reakcja ludzi również była wyjątkowo inna niż dotychczas. Mianowicie czytamy, kiedy przyszli i krzyczeli, ukrzyżuj go, to czytamy, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, to te rzesze, kiedy odchodziły już z tego miejsca, coś zaczęły robić. Co zaczęły robić? Czytamy, zaczęły bić się w piersi. Bo co zobaczyły? Co tam zobaczyli na Golgocie? Gdybyśmy ten fragment Słowa Bożego chcieli komentować, to najlepiej komentuje ten fragment Słowa Bożego właśnie pieśń 712. O pójdź na Golgotę, na krzyż. I zobacz tam straszny widok i dziw. Dlaczego straszny? Ci złoczyńcy, łotrzy, jak tutaj opisane mamy w Piśmie Świętym, oni powiedzieli takie słowa, że no na nich sprawiedliwie ten wyrok został wykonany. Ale ten był niewinny. Wiedzieli o tym Rzymianie? Piłat, sam sędzia, wiedział, że on jest niewinny. Jakie słowa wypowiedział? Ja w nim żadnej winy nie znajduję. A Żydzi, cały Sanhedryn, który go skazał, znali winę? Czytałem, że nawet świadkowie byli podstawieni, tak? Żeby go skazać. Po prostu grzech człowieka jest tak wielki, nieprawość człowieka jest tak wielka, że nie zważa na to, czy ktoś jest winny, czy ktoś nie jest niewinny. Grzech rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi co? Śmierć. A kiedy zrodzi śmierć, to już jest za późno, żeby działać. Za późno. Natomiast coś wyjątkowego się zdarzyło. Właśnie wtedy na Golgocie. Kiedy właśnie Syn Boży wisiał na krzyżu. Wypowiedział słowa do Ciebie i do mnie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to dzięki temu przebaczeniu my dzisiaj tutaj jesteśmy na zgromadzeniu. To przebaczenie pozdało nam wolność i spojrzenie na rzeczywistość, w której żyjemy, że potrafimy w tej wolności kochać swoich wrogów. To nie jest łatwe. Powiedzcie temu światu, że trzeba miłować swojego wroga. A jeśli będzie czego potrzebował, to żebyś mu udzielił. Z reguły jest tak, że w człowieku, kiedy złość, jakby to powiedzieć, wzbiera, to on chce się zemścić, a nie chce nieść komuś miłość. Dlatego ta miłość, która właśnie wisiała na krzyżu, zawisła, spowodowała, jest inna droga. Możesz żyć inaczej. Nie musisz być tak, jaki jest ten świat. Możesz żyć inaczej. Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, to właśnie pokazana tam została rzeczywistość i ta droga została objawiona. Możesz żyć inaczej. Możesz doświadczać łaski Bożej. Tutaj czytamy, że nawet ziemia, nawet niebo zareagowało, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Zostało to spisane. Nie tylko przez Ewangelię, nie tylko w Ewangelii Łukasza. Czytamy, że na 3 godziny całą ziemię, czy tylko Jerozolimę? Mi się wydaje, że chyba całą ziemię, skoro jest napisane całą ziemię, to uważam, że calutka ziemia w tym czasie, tam gdzie był oczywiście dzień, to w tym czasie zaległa noc. To jest nietypowe zjawisko. Mamy różnego rodzaju zaćmienia słońca i tak dalej, ale tak naprawdę ta noc to nie jest tak de facto taka noc, mocna noc, tylko jest to takie, no widać, że jest ciemno, ale nie jest taka noc, ale tutaj czytamy, że ciemność zaległa. Nie noc,
tylko ciemność. To znaczy, że przez 3 godziny ludzie nie widzieli, co się w ogóle dzieje. Środek dnia i nagle zrobiło się ciemno i nagle po 3 godzinach zrobiło się jasno. Nagle na początku, kiedy szedł na Golgotę Pan Jezus, niosąc swój krzyż, wszyscy krzyczeli: ukrzyżuj go. Kiedy został ukrzyżowany, nagle w sercach ludzi coś nowego powstało. Setnik, który się temu przyglądał, mówi: zaprawdę ten człowiek był niewinny. Sprawiedliwy, tu jest napisane. Był niewinny. A wszystkie te rzesze, które wyszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, biły się w piersi i zawracały. Nie wiem, ile z tej rzeszy ludzi się nawróciło, nie mam pojęcia. Dowiemy się w niebie. Ale wiem jedną rzecz, że kiedy idziesz na Golgotę, kiedy widzisz tam Pana Jezusa Chrystusa, który za ciebie i za mnie oddawał życie swoje, to nie możesz być nieczuły. Nie możesz tak po prostu popatrzeć sobie na jakieś widowisko, ale możesz tam tylko zobaczyć jedną rzecz. Tam ktoś niewinny oddał życie za mnie. Tam ktoś zawisł, ponieważ mój grzech był tak wielki, że żadnego okupu ja nie mógłbym dać za swoje chociażby jedno przewinienie. Gdyż w 49 psalmie napisane jest, że okup za duszę jest zbyt wielki i nie wystarczy nigdy. Ale ten okup, który został zapłacony na Golgocie, jest napisane, jest doskonały i wystarczający. I każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, każdy, kto swoją ufność złoży w Jezusie Chrystusie, Bóg daje obietnicę, zbawiony będzie. Kto tego doświadczył wtedy tam na Golgocie? Jeden z łotrów. Kiedy powiedział: wspomnij na mnie, który pokutował, mówiąc: na nas ten grzech, ta nasza wina, ten sąd sprawiedliwy jest, nam się to należy. I zwrócił się do tego, który jest dawcą życia, do tego, który jest niewinny. Powiedział: wspomnij na mnie. On nie powiedział: załatw mi zbawienie. Nie poprosił go: jak możesz, to tam coś zadziała. Nie, tylko powiedział: wspomnij. Wspomnij to znaczy, o właśnie przed chwilą na czymś wspomniałem. Wy nie wiecie, co to jest, o czym ja teraz wspomniałem. Nie powiedział: powiedz coś Panu Bogu, powiedz coś Ojcu. On powiedział tylko jedną malutką rzecz: wspomnij. Wspomnij, że był tam ktoś taki, kto z tobą właśnie też tutaj wisiał. Bo ty jesteś sprawiedliwy. Ty jesteś niewinny. Dlatego jest tak bardzo ważne. Od razu Bóg reaguje, kiedy ktoś szczerze przychodzi do Niego z wyznaniem swoich grzechów, swoich win. Pan Jezus jest, nie jest, że tak powiem, tym, którego ręka jest za krótka. Chociaż ręce miał przybite. Chociaż nogi miał przybite. Mógł coś zrobić? Oczywiście, że mógł. Bo Słowo ciałem się stało. Oni wszyscy przybili mu ręce i nogi, ale nikt mu nie zakneblował ust. A Pan Bóg stworzył cały świat i wszystko, co jest na nim, właśnie mocą Słowa Bożego. I czytamy tutaj, że jeszcze dziś, tak usłyszał takie słowa, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze tylko mała chwila, poboli. Jeszcze chwilę tylko pocierpimy i już będziesz w raju. W miejscu, gdzie nie będzie smutku, nie będzie łez. W miejscu, gdzie nie będzie już walki o życie. Gdzie nie będzie już miejsca na to, by moja racja była, czy twoja racja. Ale będzie wolność. I będzie miłość. Dlatego Pan Bóg uczy nas w swoim słowie, żebyśmy pamiętali, że na Golgocie to jest tam nie pokazana tylko śmierć. Ale przede wszystkim tam jest pokazany początek życia człowieka. Życia grzesznika, który swoją ufność składa w Bogu. Ten setnik prawdopodobnie uwierzy. Czytamy o nim, że prawdziwie ten był niewinny. Prawdopodobnie słyszał to, jak go skazywali. Prawdopodobnie słyszał, jak Piłat mówi: on jest niewinny. Prawdopodobnie widział tą zawiść, złość tych wszystkich ludzi, którzy go fałszywie oskarżali i zobaczył jedną rzecz, że ten był niewinny, a to, co się działo w atmosferze, pośród ludzi, pośród świata, na niebie i na ziemi,
stwierdził tylko jedną rzecz. Prawdziwie ten był sprawiedliwy. Dlatego, kiedy będziemy łamać chleb i pić z kielicha, jeszcze raz spójrzmy na Golgotę. Jeszcze raz przyjrzyjmy się, co my tam jako ta rzesza, co my tam robiliśmy, po co my tam staliśmy, po co my tam stoimy. Stoimy tam, bo tam zostało zapłacone za mój i twój grzech najwyższa cena. Dzisiaj jesteś wolny. Dzięki właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce choć 2000 lat temu, to żywe dla nas jest i dzisiaj. Dlatego, kiedy będziesz łamać chleb, wspomnij na to, że drogo zostałeś wykupiony. Ilekroć tutaj zwiastuję Słowo Boże i mówię o Golgocie, to zawsze przypomina mi się jedna rzecz, że drogo zostałem wykupiony. Że to nie srebro i nie złoto. Że to nie jest jakaś rzecz, którą materialna jest na tej ziemi, którą moglibyśmy Panu Bogu dać i za nią mieć odpuszczony choćby jeden grzech. Jest to coś wyjątkowego. Pan Bóg mówi, to czyńcie na pamiątkę. Bo kiedy to czynicie, zwiastujecie śmierć Pańską. Aż przyjdzie. Bo nie będziemy cały czas rozprawiać o tym, co się wydarzyło na Golgocie. To jest tylko na ten czas, tu, teraz, na ziemi. Przyjdzie czas, w którym będziemy Boga oglądali twarzą w twarz. Będzie czas, że już na wieki będziemy z Bogiem. Dlatego to jest nadzieja, która nam przyświeca i Pan Bóg mówi, pocieszajcie się tymi słowy nawzajem. Że chociaż tutaj na ziemi jeszcze ucisk i prześladowanie mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jeszcze mała chwila. Jeszcze tylko chwilę, tak jak Łot. Jeszcze chwilę poboli, ale jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. A ile u Boga dziś trwa? Ile dzisiaj człowiek żyje? Lat 60, 70, jak się starczy, 90. Mało kto żyje stówę. Bracie i siostro, dobrze jest mierzyć czas. Ale nie mierzyć, że nam ulatuje życie, ale mierzyć czas w ten sposób już niedługo. Jeszcze parę chwil. Jeszcze rok, może dwa. Już niedługo, na zawsze będę już z Ojcem. Dlatego tak bardzo ważne, że kiedy będziesz łamać chleb i pił z kielicha, wspomnij i miej nadzieję w sercu. Wspomnij na to, że Ty zostałeś wykupiony, że za Twoją winę i za Twój grzech zostało zapłacone w pełni. Już nic do tego nie musisz dokładać. Nic do tego nie można ująć. To wszystko jest doskonałe. Dlatego łam chleb, pij z kielicha i wspominaj to wielkie dzieło Golgoty. I tak jak ta pieśń właśnie 712 mówiła, żeby nie być niemym, tylko żeby być tym, który odda Bogu chwałę, odda Mu hołd, bo to On zapłacił. Bo to On wziął na siebie nasze winy. Dlatego kiedy będziemy łamać chleb, będziemy wspominać dzieło, ale i też będziemy dziękować. Będziemy składać Bogu tą wspaniałą ofiarę. Ust naszych. Bo przecież co możemy dać Panu Bogu? Niewiele, nic. Ale możemy dać Mu swoje serce i złożyć ustami hołd, cześć, żeś mnie wykupił. Żeś za mnie oddał życie swoje. Za to niech Ci płynie dzięki, chwała i moc. Dlatego powstańmy, bracia i siostry.